No właśnie, bo wracając jeszcze do tego sezonu, do którego bardzo byśmy chcieli wiosną wrócić, czyli tego sprzed 2 lat, który zakończył się awansem Polonii, no to tego awansu by nie było, gdyby nie gole i świetna gra Mariusza Wierzbowskiego. On był wtedy, wchodząc z ławki, pamiętam, strzelił na pewno ważne gole w meczu ze Świtem u siebie, które dały zwycięstwo, na pewno strzelił jedynego gola w meczu z Sokołem Aleksandrów Łódzki wygranym 1-0 i wydawało się, że to, że jedynym problemem związanym z tym zawodnikiem, jaki Polonia będzie w przyszłości miała, jest to, żeby go jak najdłużej u siebie zatrzymać albo ewentualnie, żeby zarobić na nim jak najlepsze pieniądze. A teraz 2 lata minęły, a on więcej czasu niż w pierwszej drużynie spędza na A-klasowych boiskach. Co się z nim dzieje? Mariusz trenuje, rzeczywiście mało czasu spędził na boisku w pierwszym zespole. No jest to zawodnik, który na dzień dzisiejszy przegrywa rywalizację na tej pozycji z Mariuszem Marczakiem. Również ta liga, mecze tak nam się ułożyły, że no, nie mieliśmy takiej swobody w sensie żonglowania zawodnikami. To wynikało z różnych powodów. Z jednej strony trochę bardzo słaby start, jeżeli chodzi o ligę, prawda? A zależało mi bardzo na tym, żeby budować zespół również poprzez wyniki. Żeby zespół był bardzo zdołowany po poprzednim sezonie. Nie ukrywam, że pierwszy mecz, który się przegraliśmy, to był kompletny dołek dla zespołu. Praktycznie się weszło do szatni, to pierwsze, co się słyszało, to, że znowu żeśmy dali ciała, prawda? Zawodnicy po prostu byli zdruzgotani po tym meczu. Dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby odbudować zespół psychicznie. Do tego były potrzebne zwycięstwa. I dlatego też tutaj ta pozycja, na przykład ta rywalizacja na pozycji 10 Mariusza, dwóch Mariuszów, prawda, no była na korzyść jednak Marczaka, który ma duże doświadczenie, jest tym zawodnikiem na dziś chyba najbardziej kreatywnym w zespole i najlepszym strzelcem. Natomiast wydaje mi się, że Mariuszowi Wierzbowskiemu trochę brakuje cierpliwości w tym wszystkim. To jest chłopiec, który wspaniale pracuje, który chce się rozwijać, ale również no, chyba trochę ma brak takiego dystansu do tego, co robimy, takiego zdrowego dystansu. I tu chyba jest problem, moim zdaniem, psychologiczny. No również ma trochę większy problem, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Na tym poziomie jest to bardzo ważne. No, wychodzimy na mecze bardzo często przeciwko zespołom silnym fizycznie i tutaj Mariusz ma problem pewien, jeżeli chodzi o taką walkę wręcz. Ma trochę za mało doświadczenia w sensie ustawienia się wobec przeciwnika, wygrania pojedynku takiego bark w bark. Także to jest jego największy problem. Natomiast no, atut na pewno bardzo dobra technika i duży zmysł do gry organizacyjnej. No zobaczymy. No, ja w każdym razie też liczę na rozwój tego zawodnika, bo jest to jeden z najbardziej kreatywnych zawodników w zespole. No tak, a na nadmiar tej kreatywności, też patrząc po liczbie zdobywanych goli, chyba narzekać nie możemy. Nie, no zdecydowanie nie. Zresztą ja tutaj jestem osobiście troszkę zawiedziony, bo uważam, że mamy w zespole kilku zawodników i z doświadczeniem, i kreatywnych, i ja bardzo liczyłem na to, że my będziemy zespołem, który no, będzie zdobywał sporo bramek. I to jest ten nasz największy mankament, jeżeli chodzi o tą rundę, bo oczywiście narzekaliśmy w pewnym okresie, że tracimy bramki po stałych fragmentach, tak dalej, ale z drugiej strony przecież wystarczyło tych bramek zdobywać więcej i te wyniki byłyby zdecydowanie lepsze i byśmy się tak nie dołowali tym, że kolejny mecz remis albo tam jakaś minimalna porażka, prawda? Także naszym problemem niewątpliwie w tej rundzie takim największym to moim zdaniem była gra w ofensywie, tworzenie sytuacji bramkowej, wykorzystywanie ich i myślę, że to jest ten element, nad którym musimy bardzo mocno popracować w okresie zimowym. Myśli Pan, diagnozując, że to, o czym teraz mówimy, to jest efekt tego, jak Polonia grała przez poprzednie 2 sezony, czy tego, że po prostu tacy piłkarze są i oni byli do tego systemu dopasowani? Chodzi mi o to, że po prostu przez poprzednie 2 sezony, zarówno w trzeciej lidze, jak i w drugiej, no to właśnie była drużyna budowana zdecydowanie w oparciu o defensywę, długie wymiany piłki w obronie i liczenie na stałe fragmenty gry. Ci piłkarze raczej, przynajmniej nie było to widoczne na boisku, nie byli specjalnie uczeni wielu schematów rozegrywania akcji ofensywnych i pięknej dla oka gry.
Nie chciałbym wracać do starszych czasów. Ja zresztą oglądałem kilka spotkań Kopolonii w drugiej lidze i trudno mi jest jak gdyby diagnozować to w tym sensie. Natomiast ja uważam, że mamy potencjał do tego, żeby zdecydowanie grać na wyższym poziomie w ofensywie. Mamy takich zawodników jak Mariusz Marczak, jak Bartek Wiśniewski, bardzo kreatywnych. Uważam, że spory potencjał ma tu i Marcin Kluska. W tej chwili próbuję go na takiej ósemce i tutaj naprawdę uważam, że ma spory zmysł do gry kombinacyjnej. Mamy Marcina Gawrona, który też jest zawodnikiem bardzo dobrze wyszkolonym technicznie. Także wydaje mi się, że tutaj jak na trzecią ligę to jest potencjał do takiej gry ofensywnej na wyższym poziomie, do tworzenia sytuacji, to na czym nam zależy. Natomiast ja staram się pracować troszkę inaczej, być może niektórzy sobie wyobrażają, bo chciałbym, żeby zawodnicy byli kreatywni na boisku i podejmowali sami decyzje. Być może nie wszyscy są do tego przyzwyczajeni, często się pracowało na bazie pewnych schematów. My staramy się od tego odejść. Czyli bardziej stosować takie środki, gdzie zawodnik sam musi zacząć myśleć na boisku i rozwiązywać pewne sytuacje. Może to jest ten moment akurat, gdzie jeszcze potrzebujemy troszkę pracy, ale również wydaje mi się, że na tą naszą postawę, oprócz takich rzeczy, na które zawsze można zwalić, prawda, winę, że były choroby i tak dalej, to też może mieć wpływ to, że weszliśmy na troszkę inne obciążenia. My pracujemy trochę więcej w tej chwili, mamy i więcej jednostek. Wydaje mi się, że być może nawet i większa intensywność tych jednostek. Niewątpliwie zespół to odczuł, zawodnicy to odczuli. Niewątpliwie był taki moment, to trwa około miesiąca, dwóch, gdzie zawodnicy muszą się zaadaptować i to jest taki okres jednak nie najlepszej dyspozycji ich. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli zawodnicy się tak do końca zaadaptują, to powinniśmy grać na wyższej intensywności, w wyższym tempie i to też może być dla nas w przyszłości atut. Mm-hmm. Patrząc z mojej perspektywy, moim zdaniem pan ma jednocześnie duży komfort pracy w Polonii i bardzo mały komfort pracy w Polonii. Duży dlatego, że wydaje mi się, że wszyscy i kibice, i działacze widzą, jakby w jakiej pan sytuacji przejął tę drużynę i to, że nie ma pan do wyboru na każdej pozycji po trzech wybitnych piłkarzy, tylko raczej musi pan łatać dziury, bo tu jeden wypadnie, tam drugi się rozchoruje i z lewego obrońcy trzeba zrobić lewoskrzydłowego, a ze skrzydłowego trzeba zrobić środkowego pomocnika. Ale z drugiej strony, więc nawet po tej serii remisów ja się nie spotkałem ze zbyt wieloma głosami krytycznymi wobec pana pracy. Raczej to było na takiej zasadzie, że trener Chrobak kraje tak, jak mu materiał ustaje i trzeba spokojnie do tego podchodzić i czekać, aż te zwycięstwa przyjdą. Ale z drugiej strony, no właśnie ten komfort chyba jest niewielki właśnie ze względu na to, że to nie jest tak, że pan sobie wieczorem siądzie i pomyśli, no kurczę, mam dwóch znakomitych prawoskrzydłowych, obaj strzelili już po 8 bramek w tym sezonie, to którego by wystawić na boisku? Bardziej się pan czuje komfortowo, czy bardziej się pan czuje trudno i traktuje to jako jednak bardzo duże wyzwanie trenerskie? To znaczy cieszę się, że nie narzuciliśmy sobie takiej, rzekłbym, mało realnej presji. Niestety tak jest u nas często w sporcie, że nie patrzymy na możliwości, na warunki, w jakich w danym momencie się znajdujemy, tylko patrzymy na historię i wymagamy cudów, prawda? Bardzo mnie to cieszy, że tutaj zarząd podszedł ze zrozumieniem, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Staramy się w tym momencie maksymalnie uzyskać dobre efekty, natomiast no, chcemy to budować przyszłościowo i musimy chwilę poczekać ewentualnie na te efekty końcowe. Natomiast ja nigdy nie mam wewnętrznego komfortu, bo ja należę do osób, które próbują, że tak powiem, pracować na maksa. I tutaj mam największy dylemat, bo z jednej strony wąska kadra nie pozwala tego, żeby zrealizować wszystko, co się chce na treningu, no bo niestety bardzo często, jak się chce zrobić taktykę, makrotaktykę, no potrzeba 20 ludzi z pola, żeby zrobić to w normalnych warunkach. W momencie, gdy korzystamy już z bramkarzy, nie z bramkarzy i niemal z przypadkowych ludzi,
no to nie jest już ten efekt, prawda? Również te sprawy zdrowotne właśnie, te choroby, nie choroby też powodowały, że czasami no te treningi no nie były efektywne. Ja tu widzę największy problem. Natomiast wbrew pozorom ta sytuacja taka trudniejsza kadrowa, gdzie trzeba było zawodników troszkę żonglować, nimi zmieniać pozycję, może w przyszłości dać dobry efekt, bo to pozwala na lepszy przegląd tych zawodników. Czasami właśnie taka zmiana daje nowy impuls, przestawiam tego zawodnika, okazuje się, że to jest korzystna zmiana, więc tu akurat ja bym nie narzekał, bo mówię, to wymusza czasami pewne decyzje, które z czasem dają dobry efekt i z tym to akurat ja nie mam problemu.